Witam serdecznie w następnym wideo poradniku, w którym opowiem, w jaki sposób stworzyć trzy projekty w Revicie w osobnych plikach i umieszczając je odpowiednio w danych lokalizacjach przy pomocy mapy geodezyjnej, którą otrzymaliśmy z Wydziału Geodezji. Zapraszam serdecznie, Wojciech Ciepłucha. W pierwszym kroku otwieram mapę, którą otrzymałem z Wydziału Geodezji i tutaj zamarkowałem obecność trzech budynków, które będę modelował w Revicie w osobnych plikach, czyli budynek A, budynek B i budynek C. Czerwoną linią obrysowałem wstępne ściany zewnętrzne tego budynku i następnie chciałem, aby ta mapa służyła jako lokalizacja dla przyszłych moich elementów, które będę modelował. Upewniam się w AutoCADzie, że mam odpowiednie jednostki, że są to metry, ponieważ jest to bardzo ważne w trakcie importowania. Często jest też tak, że mapa zasadnicza nie zawsze pojawia się dobrze i nie zawsze pojawiają się łuki odpowiednio w naszym projekcie Revita, dlatego zwracam na to uwagę, że jeśli jest taki problem, warto tą mapę przesunąć do zera układów współrzędnych AutoCADa, jeśli nie potrzebujemy używać punktu pomiarowego w Revicie. Jeśli potrzebujemy używać punktu pomiarowego w Revicie, to nie możemy tej mapy przesuwać do zera układów współrzędnych AutoCADa. Ja na potrzeby tego ćwiczenia przesunę ją do zera układów współrzędnych AutoCADa, czyli zero układów współrzędnych znajduje się tutaj, czyli bardzo blisko mapy, więc w ten sposób ją przesunąłem. Ona jest w jednostkach metry. Więc zaznaczyłem trzy budynki. Jest to budynek A, budynek B i budynek C. I następnym krokiem jest otworzenie Revita. Mam otworzonego Revita, nowy projekt szablonu i przechodzę do poziomu 0 i będę używał opcji połączenie CAD. Przy opcji połączenie CAD będę mógł używać opcji zarządzaj współrzędne, powierzch współrzędne i tym narzędziem będę kontrolował, w którym miejscu znajduje się mój budynek, który będę szkicował w Revicie. Przejdźmy do zakładki wstaw, następnie połączenie CAD. Wybierzmy naszą mapę i ustawmy na przykład połączenie, położenie ręcznie początek, jest to w tym momencie obojętne, zawsze możemy ją wstawiać jak chcemy. Ona będzie odpowiednio później ułożona i jak ją ułożymy w danej lokalizacji, wtedy pobierzemy jej współrzędny. Budynek się będzie wiedział, gdzie, w jakim miejscu będzie się znajdował. Ja importuję moją mapę, wstawiam ją mniej więcej w środku w moim programie w Revicie, w nowym projekcie i widzę, że tutaj pojawiają się moje budynki i w tym miejscu będę mógł rozpocząć modelowanie, więc zaczynam modelowanie od ścian, więc tworzę ścianę nośną na wysokość do poziomu 1 i markuję obecność ściany zewnętrznej. No i następnie tworząc ją linią używam opcja oś konstrukcyjna i rozpoczynam rysowanie mojej nowej ściany. Na początku jest to oczywiście utrudnieniem, ponieważ tak jak widzimy, ściany rysowane pod kątem nie zawsze w odpowiednie miejsca trafiają. Ja chciałbym tutaj w tym ćwiczeniu pokazać, w jaki sposób później tą mapę na przykład mogę obrócić i odpowiednio otworzyć takie ściany. W tym przykładzie stworzyłem ściany po prostu pod kątem, więc widzimy, że mój budynek pierwszy już jest obrysowany, ma cztery ściany. Chciałbym ten projekt zapisać, czyli zapiszę ten projekt jako budynek A i ten budynek A będzie zapisany w jednym z trzech plików, które zaraz stworzę. Więc zapisałem mój budynek A, zaimportowałem mapę, nie obracałem jej i obrysowałem fragment mojego budynku. Następnym krokiem jest stworzenie nowego projektu. Stworzę nowy projekt z szablonu architektonicznego. Włączam OK i powtarzam czynności.
czyli przechodzę do elewacji, na przykład południowej, przechodzę do jakiegoś poziomu, przenazywam go na 0, następny 1, ten dla przykładu zrobię może trochę wyższy, żebyśmy mieli rozróżnienie między budynkami, i przechodzę do mojego rzutu, do rzutu poziomu 0 i jeszcze raz wstawiam połączenie CAD, moją mapę, tylko bieżący widok, ręcznie początek do początek, klikam OK, akceptuję te rzeczy, które program mi tutaj podpowiada i wstawiam moją mapę, z tym, że ten budynek, który wcześniej zacząłem rysować, był pod kątem, ten na dole chciałbym już rysować na przykład prostopadle względem krawędzi ekranu. Jak to zrobić? Narysuję sobie tutaj linię pomocniczą RP, skrót. Rysuję pionową linię i po narysowaniu takiej pionowej linii względem tego punktu będę obracał moją mapę. Czyli pierwsze to, co stworzę, klikam na opcję zmień i przechodzę do zakładki obróć. Następnie wybieram punkt środek obrotu, przechodzę do miejsca względem którego chcę obracać i chcę obrócić względem tej linii do mojej linii prostopadłej. Trudno byłoby ten kąt tutaj wyznaczyć, no jest 19,6, więc nie mógłbym tego ucelować z klawiatury, więc lepiej jest to w takim odniesieniu graficznym zrobić. Widzimy, że moja mapa jest obrócona o 19 stopni. Nie muszę tego zapamiętywać, ponieważ ta wartość później już nie będzie używana. No i zaczynam szkicować moje nowe ściany na wysokość do poziomu pierwszego, ogólna 300. W tym momencie jest mi trochę łatwiej, ponieważ mogę to prostokątem zrobić, oś konstrukcyjna i obrysowuję mój budynek w tym miejscu. Więc w tym miejscu jest mój budynek obrysowany i ja zapisuję ten projekt jako budynek B. Użyłem skrótu Ctrl S, aby zapisać. Zapisuję to jako budynek B. I w tym wypadku, mając zapisany ten budynek, ja mogę stworzyć połączenie ze względu na współrzędne mojego projektu z mapą, którą używam jako podkład, używając opcji zarządzaj współrzędne, pobierz współrzędne. Wybierając to narzędzie, powinienem trochę oddalić się od projektu i najechać na mojego CAD-a, którego zaimportowałem wcześniej, jest to w tym wypadku ta mapa. Czyli najeżdżam, pojawia się taka na niebieska ramka i klikam raz, nie pojawił się żaden komunikat. Warto jest sprawdzić, czy dobrze pobraliśmy współrzędne, klikając jeszcze raz współrzędne, pobierz współrzędne, nie opublikuj, tylko pobierz. Klikam jeszcze raz na moją mapę i pojawiła się informacja, że już te współrzędne zostały pobrane. Więc ja to akceptuję i zapisuję. Ctrl S. Następnie powtarzam jeszcze raz czynność z moim trzecim budynkiem, czyli tworzę nowy projekt z szablonu architektonicznego. Przechodzę, tak jak wcześniej, do elewacji, do południowej elewacji. Wybieram poziom, zmieniam jego nazwę na 0. Następnie tutaj daję poziom 1. Przejdę do kondygnacji, tutaj wpiszę, żebym miała na przykład 12 może metrów. Po tym jak ustaliłem 12 metrów, powtarzam czynności, przechodzę do poziomu 0, importuję moją mapę, wstaw połączenie CAD, następnie przechodzę do mojej mapy, tylko bieżący widok, ręcznie początek, klikam otwórz, akceptuję komunikaty, które wyskakują mi w trakcie importowania mojej mapy, gdzieś ją umieszczam i następnie powtarzam tą czynność z trzecim budynkiem, przechodzę sobie do tego miejsca i tworzę RP, prostopadłą linię, płaszczyznę odniesienia i względem niej znowu obracam moją mapę. Może się zdarzyć tak, że mapa się nie będzie chciała obrócić, ponieważ będzie wstawiona przez funkcję automatycznie, dlatego też czasami trzeba ją tutaj odpiąć. Przechodzę do narzędzia zmień obróć,
klikam na położenie, środek obrotu zaznaczam tutaj, obracam względem tej linii do płaszczyzny odniesienia, kasuję moją płaszczyznę odniesienia i w tym miejscu markuję obecność mojego budynku w moim projekcie. Klikam na ściana nośna, na wysokość do poziomu 1 i wybieram sobie ścianę 300. Następnie prostokątem względem osi konstrukcyjnych mogę tutaj ją narysować. Tak? I teraz po narysowaniu moich ścian powtarzam czynność z poprzedniego budynku, czyli przechodzę do zarządzaj, trochę się oddalam, współrzędne, pobierz współrzędne i klikam na moją mapę. Przechodzę jeszcze raz, pobierz współrzędne, klikam na moją mapę i upewniam się, że już te współrzędne zostały pobrane. Wyskakuje mi takie okno. Warto jest dwa razy to zrobić, żeby sprawdzić, czy odpowiednio to działa. Klikam Ctrl S, zapisuję jako budynek C. I teraz te dwa budynki wiedzą, jak są umieszczone względem mapy po użyciu tej funkcji zarządzaj współrzędne, pobierz współrzędne. Zamykam ten projekt i otwieram projekt A, w którym tych czynności akurat nie wykonywałem. Więc jeszcze chciałbym jeszcze raz przejść do zakładki współrzędne, pobierz współrzędne, czyli w tym projekcie budynku A przechodzę do zarządzaj współrzędne, pobierz współrzędne, klikam na mapę, jeszcze raz klikam na tą mapę i w tym wypadku chciałbym zaimportować te dwa obiekty, tak aby się wstawiły w tych miejscach. Więc przechodzę teraz do wstaw, połączenie Revit, bo mam dwa projekty, budynek A jest otwarty, mam jeszcze budynek B i C. Przechodzę do budynku B i tutaj w rozwijane liście położenie zaznaczam automatycznie według współrzędnych współdzielonych i klikam otwórz. Klikam OK. OK. No i mój budynek pojawił się w tym miejscu, w którym został narysowany na tamtej mapie. Powtarzam czynność, przechodzę do połączenia Revit, budynek C i następnie wybieram automatycznie według współrzędnych współdzielonych i przechodzę do opcji otwórz. I budynek C też się powinien w tym miejscu pojawić. I tak jak widzimy, te budynki pojawiły się w tych miejscach, w których je wcześniej wymodelowałem. Jeśli przejdę na 3D, też widzę, że są odpowiednio poobracane. Więc to jest mój budynek A, to jest mój budynek B, to jest mój budynek C. I one ze sobą są połączone i mogę w każdym z tych budynków, każdy z nich importować, czyli jeśli przejdę do budynku B i zaimportuję A i C, też będę mógł pobierać współrzędne i pomiędzy nimi jest zachowana stabilna lokalizacja za pomocą mapy, którą otrzymałem z Wydziału Geodezji. Może to też być podrys w CAD-zie, może to być kilka linii, albo nawet plik Revita. Nie musi to być mapa z Wydziału Geodezji, pokazuję to tylko jako przykład. Może to być kilka linii lub inny projekt. Dziękuję serdecznie, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam do kliknięcia kciuka w górę i komentowania naszych filmów. Do zobaczenia w następnym wideo poradniku.